Szanowni Państwo, pozwolę sobie raz jeszcze już w profilu dorobku, że tak powiem, przedstawić gości naszego dzisiejszego panelu. Łączy się z nami online szanowny pan profesor Kazimierz Braun, znakomity reżyser oraz znawca, interpretator dramatów oraz teatru Cypriana Norwida. W ostatnich latach profesor Kazimierz Braun wydał 4 dramaty nakładem Biblioteki Narodowej w swoim opracowaniu. Jako badacz norwidowskiej dramaturgii znany jest przede wszystkim z 2 pozycji: Cypriana Norwida, Teatr bez teatru 1971 oraz Mój Teatr Norwida 2014. Gdy mowa o Kazimierza Brauna adaptacjach norwidowskich, należałoby wymienić Pierścień Wielkiej Damy, Kleopatrę i Cezara, Za kulisami aktora wystawianego zarówno we Wrocławiu, przepraszam, Kleopatra i Cezar była wystawiana we Wrocławiu, natomiast aktor, wiem panie profesorze, w Lublinie zapoczątkował swoją drogę w 1965 roku, jeśli się nie mylę. 13, jeśli dobrze doliczam, widowisk według sztuk Norwida. Znakomity inscenizator Tadeusza Różewicza, ale przede wszystkim ktoś, kto po Irenie Sławińskiej, po Tadeuszu Sińce na nowo objaśnia nam dramaturgię oraz teatr norwidowski. Jerzy Machowski, proszę Państwa, pan Jerzy Machowski to znakomity inscenizator oraz reżyser teatralny, radiowy i telewizyjny, który dostarczał nam w ostatnich latach przede wszystkim norwidowskich jednoaktówek, to Miłość czysta u kąpieli morskich w formie słuchowiska radiowego oraz, za co najserdeczniej dziękuję, bo to jest projekt, z którym jestem związany, Noc tysiączna druga, odczytywana w ubiegłym miesiącu w październiku na scenie Instytutu Teatralnego w Warszawie. To także reżyser romantyków, Sen według niedokończonego poematu Krasińskiego, Grażyna, Horsztyński, laureat Nagrody Don Quixote za debiut reżyserski w Teatrze Polskiego Radia w 2018 roku. Bardzo serdecznie witamy tutaj na miejscu pana Jerzego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło. Oraz pan Wojciech Terechowicz, aktor, lalkarz, wokalista, pedagoga, absolwent Akademii Teatralnej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracownik, były pracownik Teatru Lalki, Maski, aktora Groteska. Współpracował z Teatrem Groteska i jak wiem jeszcze w grudniu, a więc w ścisłym obrębie roku norwidowskiego, mamy szansę zapoznać się z nowym projektem teatralnym dotyczącym Norwida. Pana Wojciecha Terechowicza witamy serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry, witam wszystkich. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że zacznę, a chciałbym zacząć od pytania o teatr amatorski i teatr profesjonalny. Dwa teatry, które dla Norwida wydają się naturalnymi żywiołami, dla których, przepraszam, Norwid staje się żywiołem inscenizacyjnym, ale nie zawsze tak było. Zygmunt Falkowski na łamach Tygodnika Powszechnego w 1955 roku twierdził: teatr Norwida nie nadaje się do wycieczek amatorskich. Teatr Norwida nie nadaje się do wycieczek amatorskich. Z drugiej strony chciałbym, żebyśmy pamiętali tu o placówce żywego słowa, o adaptacji Wandy Cypriana Norwida w 1928 roku dokonanej w warszawskiej placówce żywego słowa. Właśnie tam Tadeusz Boy-Żeleński, zachwycony wykonaniami robotników grających norwidowskie misterium Wanda, miał powiedzieć, że istnieje jakiś rodzaj specyficznej, niemalże perwersyjnej więzi, jaka wiąże robotników z Norwidem, jaka wiąże ów prosty lud, który Norwida chce wystawiać. Boy-Żeleński się mylił. Spektakl Wanda wystawiany w placówce żywego słowa był spektaklem profesjonalnym, ale przeszedł do historii teatru jako spektakl wystawiany przez scenę robotniczą. A więc potwierdzenie, że
Dla teatru amatorskiego Norwid również może być wyłączną własnością. Chciałbym zapytać panów, jako reżyserów, jako specjalistów w dziedzinie żywego słowa, o tę dychotomię. Czyją własnością jest Norwid i czy może być własnością nierozdzielną? Który teatr Norwida rozumie bardziej? Sam wstydzę się swoich dosyć jaskrawych tu rozróżnień, ale wydaje mi się, że warto o tym opowiedzieć, każdy z państwa zgodnie z własnym temperamentem i przekonaniami. Panie profesorze, najpierw zwracamy się do pana profesora Kazimierza Brauna. Jest pan dobrze słyszany, jest pan dobrze widoczny. Po pierwsze, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. I od razu przechodząc do odpowiedzi na pytanie, a raczej temat poruszony, zadany przez pana profesora. Ja bym chciał wskazać na pewną grupę teatralną, która jest jakimś takim przykładem przejścia właśnie od amatorstwa do zawodostwa. Oba te terminy pan profesor tutaj wymienił. Mianowicie chodzi oczywiście o teatr rapsodyczny. Teatr rapsodyczny, który zaczynał jako teatr tworzony przez nauczyciela polonistę Kotlarczyka, w którym grali jego najpierw między innymi jego uczeń z gimnazjum Karol Wojtyła i inni miłośnicy teatru. Ten teatr stopniowo przemienił się w teatr zawodowy. I trzeba od razu przypomnieć, że właśnie teatr rapsodyczny wprowadził Norwida w latach okupacji ponownie do świadomości Polaków, tego wąskiego środowiska, które gromadziło się wokół teatru rapsodycznego, ale trzeba pamiętać o tym, że przedstawienia, które oglądało praktycznie niewiele osób, jednak one jakoś miały szeroki rezonans, było wiadomo, że takie przedstawienia się odbywają. Mieczysław Kotlarczyk trzykrotnie podchodził do Norwida, poczynając od pierwszego przedstawienia okupacyjnego. To było pierwsze przedstawienie. Ja, panie profesorze, tutaj posługuję się jeszcze jedną moją książką, której pan mnie wymienił. To jest najnowsza rzecz. To jest przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida. I skoro ją pokazuję, to pokażę jeszcze jedną nowość, bo to jest rzeczywiście nowość z tej jesieni, mianowicie moje opracowanie Za kulisami Norwida. Ale wracając do teatru rapsodycznego, Norwid, portret artysty, znajduje właśnie w tej mojej książce Układ tekstów i reżyseria, Mieczysław Kotlarczyk, teatr rapsodyczny 3 października 1942. A więc ta grupa entuzjastów polskiej kultury, polskiego teatru jako pierwsze swoje wystąpienie wybrała właśnie Norwida. No ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tak ja sądzę i tak sądziłem od lat, że żeby Norwid jakoś funkcjonował w narodowej kulturze w pełny sposób, to musi być wystawiane w teatrach zawodowych. I tutaj chyba dobrze jest, skoro mówimy w Krakowie, dobrze jest przypomnieć, że właśnie w Krakowie Norwid wszedł po raz pierwszy w ogóle na scenę. Pierwszy krok postawił tutaj Wyspiański, kiedy ubiegał się o dyrekcję Teatru Miejskiego, wtedy obecnie jest to Teatr imienia Słowackiego w Krakowie, kiedy ubiegał się o dyrekcję teatru, wstawił Kleopatrę Norwida, podsuniętą mu przez odkrywcę i wydawcę potem Norwida Zenona Przysmyckiego Miriama, wstawił Kleopatrę do proponowanego repertuaru swojej dyrekcji. No, tej dyrekcji wtedy
nie uzyskał, to osobna historia krakowska, do której pewno no, nie ma powodu akurat w tej chwili wracać, ale trzeba od razu przypomnieć, że jakby ślad za tymi marzeniami, usiłowaniami Lespiańskiego, ten artysta, który uzyskał wtedy dyrekcję teatru, mianowicie Ludwik Solski, wystawił pierwsze w ogóle przedstawienie Norwida, a był to Krakus, też cytuję dokładnie, Teatr Miejski Kraków, 6 czerwca 1908 roku na tej scenie szacownej, reżyseria Józef Sosnowski, scenografia Franciszek Siedlecki, Krakus Andrzej Mielewski, gwiazdor tego teatru, wtedy wsławiony wcześniej rolą Gustawa Konrada w Dziadach i innymi wielkimi rolami, a Kraków reżyser, wielki aktor również Józef Sosnowski. Więc tutaj w Krakowie właśnie zaczęła się historia zawodowych, w pełni zawodowych, znakomitych przedstawień Norwida. Potem wystawiał tutaj następny rozdział, to jest właśnie Kotlarczyk, a potem Bronisław Dąbrowski, dyrektor Teatru Słowackiego, przez wiele lat zasłużony, bardzo zasłużony dyrektor, wprowadził najpierw Pierścień Wielkiej Damy, no a potem umożliwił mnie w 1970 roku realizację Za kulisami. Także wydaje mi się, że wprowadzanie Norwida na sceny zawodowe to było dopiero no, to właściwe, to pełne wprowadzanie go do krwioobiegu narodowej kultury. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przepraszam jeszcze, że przerwę tutaj. Julia Rakiewicz z tej strony. Chciałabym jeszcze tylko zakomunikować wszystkim, że pan Michał Zadara spóźni się, będzie o 18:00. Tutaj mam nadzieję, że dotrze. I żebyśmy się nie martwili. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, będziemy pamiętali. Tak jak Stanisław Wyspiański marzył o inscenizacji Kleopatry i Cezara, to także było marzeniem dla Juliusza Osterwy. Warszawska adaptacja Kleopatry i Cezara jako odpowiedź na tę lwowską Willa Machorzycy. Zwracam się do pana Jerzego Machowskiego z prośbą o odpowiedź, refleksję, rozważanie wokół tej dychotomii, teatr amatorski i zawodowy, który może mieć naturalną predylekcję do wystawiania Norwida. Teraz jeszcze dobry wieczór. Też przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie na ten festiwal. Bardzo się cieszę, że tu jestem i czuję się wyróżniony i zaszczycony, że mogę uczestniczyć w rozmowie w towarzystwie tak znakomitych i doświadczonych badaczy i artystów związanych z twórczością Norwida. Ja z teatrem amatorskim mam swoje doświadczenia. Zanim znalazłem się w szkole teatralnej, działałem w ruchu amatorskim. Teraz też prowadzę warsztaty z amatorami. I pierwsze, co mi się nasuwa jaka przeszkoda, to to, że Norwid jest wymagający warsztatowo, jeśli chodzi o podawanie tego tekstu. I to jest zadanie niełatwe dla zawodowego aktora, który musi rzeczywiście wykonać solidną pracę, żeby ten tekst precyzyjnie podać, żeby przekazać te sensy, które w tym tekście są. Dlatego wydaje mi się, że tu jest pewien opór dziś na pewno dla teatrów amatorskich. A co drugie mi się nasuwa, to to, że tu mówię jako 30-latek, a więc ktoś, kto już w wolnej Polsce uczęszczał do szkoły, że szkoła z całą pewnością do Norwida moje pokolenie zraziła, obrzydziła nam go i zastraszyła nas tym Norwidem, wmawiając nam, że jest on strasznie trudny, strasznie niejasny, nieczytelny, i trzeba ogromnie się namozolić, żeby w ogóle go zrozumieć. I myślę, że to pewnie jest dodatkowy czynnik, który teatry amatorskie dziś odstrasza od tego repertuaru, bo nic mi nie wiadomo, żeby dziś teatry amatorskie się z tym repertuarem
mierzyły. Więc tu sądzę, że zdecydowanie teatr zawodowy powinien się mierzyć z tym repertuarem, choć też Norwida na scenach zawodowych nie ma wiele, prawda? Możemy tu wspomnieć o Grzegorzu Mrówczyńskim, który dokonywał młodzieżowych interpretacji Kleopatry i Cezara, czy Pierścienia Wielkiej Damy w Warszawie. W Warszawie w ramach Teatru Rampa, czy Pierścień Wielkiej Damy wystawiany był w Teatrze Polskim w latach ostatnich, ale to rzeczywiście praca głęboko formacyjna i lokalna, można by powiedzieć. Panie Wojciechu, chciałbym zapytać o pana opinię. Tak, ja zetknąłem się po raz pierwszy w ogóle z Norwidem tutaj właśnie w Ośrodku Kultury Norwida, gdzie do współpracy zaprosiła mnie pani Urszula Perlińska, która od lat zresztą tutaj organizowała Dni Norwidowskie i też była przyczynkiem do tego, że ja od 2010 roku postanowiłem przynajmniej raz w roku zrobić spektakl norwidowski, to właśnie z amatorami i bardzo często z młodzieżą. Później była taka grupa pokoleniowa, gdzie tu byli seniorzy i młodzież, myśmy łączyli. No i też oczywiście rozmawialiśmy z panią Perlińską o tym, czy to nie jest materiał za trudny. Ja mówię, no nie wiem, musimy się z tym zmierzyć, prawda? No i zaczęliśmy z tą młodzieżą się najpierw spotykać. Pierwszy spektakl to było Przykrycie mnie lepiej. I proszę państwa, się okazało, że jeżeli się podejmuje rozmowę z tymi ludźmi, prawda, jeżeli szuka się znaczeń, to się okazuje, że ta poezja i twórczość Norwida wcale nie jest trudna, że wystarczy naprawdę chcieć go zrozumieć, chcieć się w niego wczytać i nie tylko operując wyobraźnią, emocją, no ale przede wszystkim jakby wysupłać to, co jest tam intelektualnego, prawda, takiego nawet pragmatycznego. Po jakimś czasie okazało się, po jakichś ilościach prób, bo też młodzież była bardzo chętna do tego, żeby zrozumieć Norwida. No bo też ja prowadząc takie próby mówiłem, no nie możesz mówić słów, których nie rozumiesz, prawda? Musisz to zrozumieć, żeby wiedzieć, o czym mówić i później dopiero wiedzieć, jak to powiedzieć, prawda? Więc tak z nimi rozmawialiśmy i okazało się, że nie ma żadnej bariery do zrozumienia Norwida, że ci młodzi ludzie, właśnie licealiści, bo tacy byli na początku i też byli studenci, że oni nagle im się ten Norwid odsłaniał po prostu. Nagle zaczęli rozumieć znaczenia, zaczęli rozumieć jego nowe słowa, zaczęli rozumieć jego poezję poprzez czytanie też interpunkcji, którą on, prawda, jak wiemy, była niezwykle ważna, jest niezwykle ważna dla zrozumienia w ogóle treści. Także ja muszę państwu powiedzieć, że ja nie mam kłopotu z tym, czy mają się tym zajmować amatorzy czy zawodowcy, bo że tak powiem, no, często słyszałem zawodowców, którzy chyba nie rozumieją Norwida, a go czytają, a też no jak z tym, miałem ten żywy kontakt i z seniorami właśnie, którzy bardzo zapalczywie próbowali zrozumieć, o czym to jest i rozumieli się. Nagle okazało, że te żywe dyskusje, które między nami były na próbach, właśnie owocowały tym, że Norwid przestał być strachem takim właśnie, prawda? Że Norwid okazało się, nawet było wiele głosów takich, że no, stawiali go jako pierwszego wśród wieszczów, prawda? Że to jest poezja nasycona wszystkim i uczuciem, i intelektem, no ale przede wszystkim, że takie głosy się pojawiały, że Norwid to jest właściwie taka nasza narodowa recepta na wszystko. I na naukę, i na politykę, i życie, i na życie uczuciowe. Także, no tak jak mówię, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy amatorzy się powinni zajmować, czy nie zajmować, czy zawodowcy. Nie, po prostu się nim zajmujmy, próbujmy go zrozumieć i nie straszmy tym Norwidem nowych pokoleń, prawda? A szkoła teraz to w ogóle chyba Norwida pomija. Ja nie wiem, jakieś tam są takie szczątkowe informacje o Norwidzie, więc myślę, że po prostu, jeżeli się podejmuje rozmowę, no to wtedy jesteśmy w stanie go zrozumieć.
Ale to prawda jest, że tu trzeba, myślę, że Norwida nie można czytać przy kominku zawiniętym w koc i z herbatką, tylko trzeba jednak sobie wyznaczyć pewien czas na to, żeby jednak mu ten czas poświęcić. No i wtedy wydaje mi się, że jest jasny. Dziękuję bardzo. Moje kolejne pytanie do Państwa. Panie profesorze, bardzo prosimy. Ja chciałem króciutko dodać coś do tego, co powiedział pan Machowski, mianowicie, że trudno jest mówić Norwida, tak. No ja mam to doświadczenie tych kilkunastu przedstawień i za każdym razem to mogę powiedzieć właśnie z mojego doświadczenia, ogromnym problemem, gro czasu na próbach było poświęcane wchodzeniu w wiersz, wchodzeniu w prozę. Za kulisami kawałki prozy są przecież pięknej przez aktorów, aby to jakoś w pełni ująć. No znowuż wracając do Krakowa, to są wspomnienia, które są dla mnie tak żywe, że nie mogę o nich nie mówić. Maria Nowotarska w Teatrze Słowackiego w Krakowie, Leszek Herdegen. Jakże głęboko wchodzili w ten tekst. A w innych przedstawieniach, które realizowałem, no w Pierścieniu Wielkiej Damy w Warszawie, Stankówna, Pawlicka, Bołkołowski, może przede wszystkim Mariusz Dmochowski. Jak głęboko oni potrafili wejść w ten tekst. I była to wielka praca dla nich. A nawiązując do tego, co powiedział pan Terechowicz, chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie z okazji roku Norwida Instytut Naukowy Oskara Haleckiego w Ottawie w Kanadzie zorganizował konkurs norwidowski dla uczniów szkół polonijnych. I było sporo zgłoszeń i niektóre z tych recytacji, a także powstały filmiki oparte o utwory Norwida, były bardzo udatne. Także właśnie tutaj amatorzy jakoś no, potrafili się z tą trudną, niewątpliwie trudną materią zmierzyć z doskonałymi rezultatami. To był konkurs zorganizowany przez, jak powiedziałem, Instytut Naukowy imienia Oskara Haleckiego. Organizował go pan prezes profesor Jabłoński. Bardzo się udała ta impreza. Bardzo dziękuję za ten głos, panie profesorze. Dziękuję pięknie. Moje kolejne pytanie do panów wynika w dużym stopniu z pewnego zaskakującego mnie samego spostrzeżenia, które wyrasta z refleksji o inscenizacjach nie tylko ostatnich lat, ale ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak jak rozmawiamy tutaj o panów inscenizacjach, profesor Brown, Pierścień Wielkiej Damy, Za kulisami, Aktor, Miłość czysta u kąpieli morskich. Jeśli mowa o tak zwanych norwidowskich dramatach wielkiego serio, mamy tylko Kleopatrę i Cezara. U pana Jerzego Machowskiego Miłość czysta u kąpieli morskich i Noc tysiączna druga. Jedna i druga to komedie współczesne. Michał Zadara to Aktor, komediodrama z 2012 roku wystawiona w Teatrze Narodowym. Panowie, każdy z tych dramatów to tak zwana komedia współczesna, czy też dramat współczesny Norwida. Więc ja zadaję do panów i również do pana, panie Wojciechu, jako kogoś, kto może temu przyjrzeć się z zewnątrz, pytanie o misteria i o tak zwane dramaty wielkiego serio, o Tyrteja, o Krakusa, o Wandę. Stały się one częścią wielkiej tradycji teatralnej wieku XX, ale jako ta część dwudziestowiecznej tradycji teatralnej niejako zostały zamknięte w kufrze i nie ulegają aktualizacjom na scenie w wieku XXI. Abstrahuję tu od Krakusa w reżyserii Dariusza Błaszczyka, chociażby o którym z profesorem Braunem rozmawialiśmy w radiu, dzieło tego roku, roku jubileuszowego, bo są to pewnego rodzaju rzeczy, które nas nie dotyczą. W naszym środowisku,
w panu, w środowisku. Inscenizacja dotyczy przede wszystkim norwidowskich rzeczy współczesnych, komedii. Jaki jest panów stosunek do misteriów, takich jak chociażby Krakus czy Wanda? Jak należałoby je przenosić na scenę wieku XXI? Czy one zaistniewają w naszym wieku? Czy są tak silnie obciążone cieniem wieku XX, tych wielkich inscenizacji? Krakus Magdaleny Dziewulskiej, marzenia Osterwy, żeby Krakusa wystawić, to wszystko przecież są wielkie znaczenia. Czy my boimy się z nimi zmierzyć? Panie profesorze, najpierw tradycyjnie do pana to zapytanie o wielkie teksty Norwida, wielkie seria o tragedię i misteria. Gdzie one w naszym teatrze wieku XXI? No to już... Wymienione przez pana sztuki Norwida, to są utwory młodzieńcze. Ja mam tę możliwość i ten obowiązek pewno też patrzeć na Norwida jakoś całościowo i jednak widać wyraźnie, studiując linię tych dramatów kolejnych, które pisał, linię wznoszącą się. Krakus i Wanda to są młodzieńcze dzieła genialnego poety, ale jednak jeszcze wtedy niedojrzałego. I stąd pochodzą ogromne trudności ich realizacji i stąd rzeczywiście one nie były podejmowane tak, jak podejmowane były te sztuki, które po pierwsze, tak jak w Pierwszej Wielkiej Damy wychowały się w całości, po drugie, jak aktor, którego można stosunkowo bezboleśnie zaadoptować, gorzej jest za kulisami. Tutaj, jeżeli chodzi o za kulisami, to ja zawsze akcentuję jedność. Jedność za kulisami i Tyrteja. To jest to moje rozumienie tej całości, jak mówił Juliusz Wiktor Gomulicki, dyptyku. Mianowicie, że to jest powiązane nierozdzielnie, że jedna z tych części oświetla drugą, a dopiero łącznie one przekazują jakieś dążenie do znalezienia prawdy o współczesnej wtedy Europie Norwidowi. Notabene bardzo wiele skojarzeń byłoby i dzisiaj. Także ja bym powiedział, że są zrozumiałe trudności i opory wobec Krakusa i Wandy. Są bardzo... bardzo głębokie studia. Pani Szmytowa napisała znakomitą książkę o tych dwóch misteriach, właśnie misteriach Norwida. Notabene tych misteriów jest cztery, dlatego że to jest Wanda Krakus i Zwolon, a pierwszy zaginiony był Patkul. Więc to są cztery takie misteria, które napisał Norwid. Ale to są właśnie sztuki jakieś, tutaj powiem jeszcze jedną rzecz, która może się przydać. Mianowicie, to są sztuki pisane jeszcze wtedy, kiedy Norwid był pod ogromnym ciśnieniem romantyzmu. On w tych sztukach nawiązuje do Mickiewicza. Tam się odzywają ślady lektur, oczywistych lektur Szekspira, jeszcze nie przetrawionych, tak jak w aktorze potem. To zostało przetrawione. Otóż Norwid wtedy był jeszcze pod wielkim ciśnieniem romantyzmu, a potem z tego się wyzwolił. Z tego się wyzwolił, stał się pierwszym europejskim poetą, dramatopisarzem zapowiadającym modernizm. Także myślę, że to ciążenie do romantyzmu i tutaj trzeba też powiedzieć, te dramaty jeszcze w dużej mierze romantyczne Norwida nie dorównują serii wspaniałych romantycznych dramatów Słowackiego. Taka jest prawda, nie da się na to inaczej spojrzeć. Także ja bym
kończąc tę wypowiedź, powiedział, że rozumiem świetnie wszystkie trudności, jakie piętrzą się przed tymi, którzy chcieliby podejmować Wandę Krakusa. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ten nasz dzisiejszy Norwid to właśnie Norwid odkrywany jako autor komedii współczesnych, prawda, panie Jerzy? I pan profesor wspomina o tym, że to nie jest przypadkiem. Zgadzam się, absolutnie się zgadzam, że to nie przypadek, bo moje doświadczenie, kończąc też to, co powiedziałem wcześniej na pytanie o Norwida realizowanego przez amatorów, że dla mnie zawodowe zetknięcie z Norwidem, właśnie z jego komediami, mi go odczarowało i uczyniło jasnym, bo ukazał mi się przy realizacji Miłości Czystej i Nocy Tysiącznej Drugiej Norwid jako wspaniały partner do cudownej teatralnej zabawy, zabawy właśnie tą jego siłą komiczną. I myślę, że w tych dwóch jednoaktówkach, w których Norwid właściwie szydzi z romantyzmu, ale nie romantyzmu Mickiewicza czy Słowackiego, tylko romantyzmu modnych polonusów z salonów paryskich, dla których romantyzm jest nie postawą ideową, ale właśnie jakąś pozą czy maską. On drwiąc z nich trafia też, myślę, w coś, co zasługuje na drwinę i dzisiaj, prawda? Co obserwujemy w mediach społecznościowych. Taki ekshibicjonizm emocjonalny, bardzo łatwy. Więc myślę, że ten dowcip Norwida okazuje się bardzo aktualny i to jego ostrze tej jego satyry jest w ogóle nie stępiało. Więc tu Norwid, autor komedii, myślę, że jest faktycznie, jest bardzo na dziś i teatr chyba nie powinien mieć z nim kłopotu. A dramaty serio. Wydaje mi się, że i Krakus mógłby znaleźć dziś swoje miejsce na scenie, choćby przez temat rywalizacji o władzę, prawda, dwóch braci. Myślę, że takie starcia, te emocje temu towarzyszące, te podziały są czymś, co jest, może to być głos w takiej refleksji, która w Polsce jakoś tam się toczy i na pewno jest nam potrzebna. Były takie próby przecież czytania Krakusa. W ogóle Norwid bardzo, bardzo chętnie, tak powiem, poddaje się aktualizacjom. A taka aktualizacja, o której pan mówi, dokonała się w czasie wojny. O tym wspomina na łamach teatru. Na łamach teatru wspomina o tym Kierst. Pewien wieczór w okupacyjnej Warszawie z aktorami Marianem Wyrzykowskim i Elżbietą Barszczewską urządzili nielegalne przedstawienie w obecności licznego grona widzów, właśnie sceny z Krakusa. Impreza ta była przeżyciem dla zebranych, ukazując Hitlera jako rozrośniętego w rozbracie z czasem monstrualnych rozmiarów Rakusa, cofającego bieg historii. I właśnie dlatego skazanego na klęskę i zagładę. Przypomnę, że Wilam Chorzyca w swoim wstępie do Za kulisami Tyrteja również wskazywał na nazistowską proweniencję Sparty. Mówił o tym, że Norwid przeczuł hitleryzm. Tak twierdził Chorzyca, bardzo chcąc aktualizować obraz Spartan w Tyrteju, również Partenian. Więc te aktualizacje są gdzieś cały czas obecne i one są częścią tej wielkiej historycznej dramaturgii Norwida, niejako własnością tych wielkich reżyserów wieku XX. Panie Wojciechu? No ja niestety w tym temacie nie jestem za bardzo kompetentny, bo ja nie zrobiłem nigdy żadnego dramatu i na razie nie podjąłem takiej próby. Ponieważ zawsze te spektakle, które myśmy robili, one były kompilacją różnych tekstów Norwida, też Norwida łączyliśmy z innymi naszymi poetami. Więc ja tutaj trudno mi jest na ten temat się wypowiadać, ale
Myślę, że na tej swojej drodze dojrzeję w pewnym momencie do tego, że chwycę taki cały dramat i będę miał taką ekipę, która podejmie ten trud interpretacyjny i inscenizacyjny. I myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, żeby odnaleźć w tamtym człowieku współczesnego nam człowieka, bo Norwid bardzo klarownie zapisał we wszystkich swoich utworach to, jak tego człowieka widzi, jakie ma mankamenty, jak powinien taki człowiek postępować, co powinno wytyczać jego szlaki życiowe, zawodowe. Więc myślę, że może jak taki panel dyskusyjny odbędzie się za 5 lat, to wtedy będę mógł powiedzieć Państwu bardziej, więcej na ten temat. Na razie siedzę przyczajony i czekam na ten dobry moment, aż cały dramat uda mi się zrobić. I nasłuchujący, prawda? Ja też jestem bardzo ciekaw, która ze sztuk. Panie profesorze, proszę. Odwrotem, jeżeli można. Panie Wojciechu, to proszę zwrócić uwagę w tych swoich planach i przymiarkach na zakulisami właśnie, zakulisami obejmujące za kulisami i Tyrteja. Natomiast pan profesor zechciał wspomnieć, na razie tylko wspomnieć, Chorzyce, Osterwę przy różnych okazjach. Ja myślę, że kiedy rozmawiamy o teatrze Norwida, no nigdy za jego życia nie zmaterializowanym, to właśnie trzeba koniecznie, niezależnie powiedziałbym, niezależnie od kontekstu akurat szczegółowego tematu rozmowy, trzeba przypomnieć, że ci dwaj wielcy polscy ludzie teatru, Wilhelm Chorzyca, który wystawił Kleopatrę w 1933 roku we Lwowie, i Juliusz Osterwa, który wystawił prapremierę Pierścienia Wielkiej Damy w 1936 roku w Warszawie, w Reducie, że oni zrobili bardzo wiele te przedstawienia, ponieważ właśnie tacy wielcy ludzie teatru je zrobili, one wskazały drogę, one stały się kamieniami milowymi prowadzącymi do teatru Norwida. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć jedno nazwisko, mianowicie i teraz przecież są ludzie, którzy się interesują Norwidem. Ja tylko z relacji wiem coś o znakomitym przedstawieniu aktora zrealizowanym przez pana Zarę, natomiast którego zobaczyłem i to mi to przypomniało. Kłaniam się uprzejmie. Natomiast chcę przypomnieć także, że chociażby na bieżąco dzisiaj w internecie można odnaleźć przedstawienie biograficznej sztuki o Norwidzie pod tytułem Powrót Norwida, którą ja przygotowałem, a reżyserowałem ją z Tomaszem Żakiem, który następnie to widowisko teatralne w swoim teatrze, nie teraz w Tarnowie, niejako przełożył na widowisko telewizyjne. I ono jest na bieżąco dostępne. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Witamy pana Michała Zadary. Dziękujemy za przybycie. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo państwa przepraszam. Pojechałem na niewłaściwy dworzec, więc i tam nie było pociągu, którego się spodziewałem. Więc bardzo jest mi wstyd, że tak zrobiłem, ale potem biegłem na... Nieważne, już nie będę się tłumaczył. Bardzo się cieszę, że jestem. Panie Michale, czy mógłbym zapytać o to, o co pytałem w tej chwili? To jest niejako wrzucenie in medias res, ale rzecz wydaje się istotna. Panowie
interpretujecie zazwyczaj współczesne komedie Norwida? Wyjątkiem jest chociażby Kleopatra i Cezar, inscenizowana przez profesora Brauna. Pana aktor w Teatrze Narodowym z 2012 roku to również, za nim również kryją się powody takie, aby sięgnąć do rzeczy bardzo współczesnej. Nazywał pan ten utwór dramatem, komediodramą giełdową. Chciałbym zapytać, czy nie ma pan wrażenia, że XXI wiek odchodzi od tych tekstów Norwida, które były wielkim brzemieniem, ale i wielkim darem również dwudziestowiecznej linii teatralnej. Mam na myśli Krakusa, Wandę, tak zwane norwidowskie dramaty wielkiego serio, takie jak Tyrtej chociażby. Celowo Kleopatry nie wymieniam ze względu na adaptację, na inscenizację pana profesora. I z czego to może wynikać, że XXI wiek odkrył komedie współczesne z jednoczesnym, niemal natychmiastowym odwróceniem twarzy w przeciwnym kierunku niż ten Norwid patetyczny kazał nam patrzeć, czyli ten od Krakusa, ten od Wandy, ten od Tyrteja. Ja myślę, że jest tak, że jak państwo na pewno wiedzą, bo pewnie jesteśmy tu w takim dosyć samoselekcjonującym się gronie ludzi, którzy się interesują Norwidem, to przeczytanie Norwida to jest wielka praca. To nie jest tak, że można sobie usiąść i przeczytać Norwida po południu. To jest tak, że się siedzi, trzeba na głos to powiedzieć sobie, wrócić do tego, przeczytać. Gdy czytaliśmy na początku aktora z aktorami, to była jedna powszechna emocja i to było odrzucenie po prostu, że to jest bełkot, to nie ma sensu. Tam nie, po prostu było poczucie jakiejś przykrości, że jesteśmy w jakimś po prostu bez jakimś gadaniu, które się do niczego nie odnosi. I dopiero potem oczywiście, jak powoli się to odkrywało, zdanie po zdaniu, klauzula po klauzuli, średniówka po średniówce, jak się mówiło to na głos, jak się zrozumiało, że Norwid jakby bardzo często tematyzuje to, co się dzieje w poezji, jakby akcja ma swoje odzwierciedlenie w treści poezji i scena w rzeczywistości jest ilustracją tego, o czym jest poezja, i w warstwie formalnej się dzieje to samo, co się dzieje jakby w warstwie międzyludzkiej. No to są bardzo jakby wyrafinowane, niesamowite rzeczy, które w sumie powodują, że to się gra z jakąś wielką przyjemnością, że to jest jak mówienie prozy i że dużo bardziej niż u innych autorów znakomicie piszących wierszem, tak jak Słowacki, którzy umieli też po polsku stwarzać postacie, używając formalnych cech języka. Dużo bardziej jeszcze u Norwida właściwie wszystko jest zapisane w tym wierszu. To znaczy właściwie naprawdę tempo, tonacja i tak dalej. Więc do czego zmierzam? Po pierwsze, nie mam pojęcia, jaka jest odpowiedź na pana pytanie, ponieważ nie przeczytałem tych dramatów, ponieważ to jest za dużo roboty dla mnie na tym etapie. W sensie, gdybym teraz przedsięwziął, okej, przeczytam Kleopatrę, no to bym musiał poświęcić jakiś miesiąc swojego życia i się codziennie skupiać na tym, ale też Norwid na to zasługuje. Ja wiem, że to byłaby bardzo owocna praca i bardzo ciekawa. I mam nadzieję, że wykonam ją przynajmniej z jednym lub dwoma jeszcze dramatami w moim życiu, że mi się to uda przeczytać. Ale to naprawdę było tak, że ja przeczytałem aktora i sobie zanotowałem, co zrozumiałem. I były to jakieś 2 strony notatek. W całym dramacie 60 stron. Co zrozumiałem? Ktoś gra na pianinie. Ktoś śpiewa. Ktoś coś wygrał. Stracił pieniądze, giełda. No takie rzeczy. I potem jeszcze raz i sobie dopisywałem. Aha. I tak, no to jest jakaś niepojęta w ogóle robota. To z jednej strony chciałem powiedzieć, więc dlatego jakby, jak pan mówi, odchodzi się od poważnego Norwida. No w ogóle się jakby się nie dochodzi do Norwida, ponieważ to zajmuje za dużo czasu. Już nawet aktor był jakimś ewenementem, że w ogóle Teatr Narodowy zechciał to wystawić. Był oczywiście wielkim sukcesem też. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że nie wiadomo, tak jak w przypadku każdej poezji, dobrej i dużej,
i takiej ważnej, rezonującej, no nie wiadomo, co jest serio. Naprawdę w przypadku Norwida no nie wiadomo, co jest serio. Na przykład bardzo śmieszne jest, Warszawa kiedyś drukowała takie koszulki dla noworodków. Mój pierwszy syn, jak się urodził w 10 roku, dostał koszulkę Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel. I to było z okazji roku Chopina. Takie jak było hasło. Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel. No i taki miał body mój nowonarodzony synek i to było bardzo fajne, że tam była nutka i tak dalej. Ale jakby nikt nam nie powiedział, że to pochodzi z tekstu Norwida, gdzie on opisuje śmierć Chopina, bo dalsza część tego zdania jest: Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel, Fryderyk Chopin zszedł z tego świata. I tego już jakoś nie dopisali na tej koszulce. No i to jest jakby, i tu jakby mówię o czymś, że jakby to jest przecież bardzo ironiczne. To jest bardzo ironiczne zdanie. Tak samo w tym samym tekście, który jest no cudowny, może ktoś pamięta, jak on się nazywa. To jest opis, bardzo krótki opis, gdzie Norwid opisuje, jak odwiedził Chopina, gdy ten umierał. I się dzieje coś takiego. Norwid pisze: jestem u Chopina. Chopin strasznie kaszle i mówi: wynoszę się. I Norwid mówi: uspokój się, naprawdę jeszcze dużo masz lat przed sobą. Chopin mówi: wynoszę się. I Norwid mówi: nie bądź taki dramatyczny, wszystko będzie dobrze, jeszcze wyzdrowiejesz. I w końcu Chopin mówi: wynoszę się z tego mieszkania na plac Vendôme. I chodziło mu tylko o przeprowadzkę. Ale Norwid opisuje jakby swoją własną głupotę. I to jest bardzo śmieszne wydarzenie, bardzo śmieszna i gorzka ironia, że on próbował Norwida uspokajać. Może nie tyle głupotę, co przewrotność rzeczy ludzkich. No tak, no jakkolwiek, jakby niestosowność. No, każdy z nas ma takie... Panie Michale, a rym w aktorze? Tego jestem jeszcze ciekaw. Skoro może to pytanie niekoniecznie. Norwid miał do niego ogromny dystans. To jest jedyny dramat wiązany rymem. On zresztą potem tak go znienawidził, że nazywał go krementem i we wstępie do Pierścienia Wielkiej Damy mówił: wszystko byle nie krement. Dlatego Pierścień pisał wierszem bezrymowym. Państwo inscenizowaliście tekst wiązany rymem i to jest specyficzny norwidowski rym. Ja jestem ciekaw, czy państwu się to dobrze rymowało, jak Fredre, czy osobliwie właśnie tak po norwidowemu? Czy to był naprawdę rym egzotyczny, czy kojarzył się państwu z jakimiś innymi miarami tej epoki? Tu można by znaleźć analogię, to jest inaczej napisane, ale można by znaleźć analogię do Fantazego Słowackiego. Analogię w tym sensie, że jak się to czyta, to nie da się tego zrozumieć na pierwszy rzut oka. Potem dopiero widać, że to jest bardzo regularny wiersz. Też rymowany jest, fantazy. Natomiast potem, jak już się człowiek z tym oswoi i zaczyna to gadać tym na scenie, to się okazuje, że to jest właściwie sposób na naśladowanie prozy. Więc dobrze. Nie powiem technicznie, że mieliśmy jakieś nastawienie czy stosunek do rymów w szczególności. Mówiło się tym wspaniale, ponieważ brzmiało to jak proza. W sensie uwielbiam tych poetów, tak właśnie jak Słowacki czy właśnie Norwid, którzy używają wiersza po to, żeby naśladować, czy Wyspiański w Weselu, żeby naśladować rytmy naturalnego mówienia. No bo gdy się pisze prozą, to wtedy tak naprawdę to nie brzmi jak nasze mówienie, bo my mówimy wierszem. W sensie co jakiś czas robimy pauzy, sami układamy sobie rytmy, rymujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc aktor brzmi jak proza, brzmi jakby sobie ludzie gadali i są te rymy takie jakby ukryte, nie wyrzucają się na pierwszy plan. Więc, ja mam takie także wrażenie zawsze czytając aktora, że to jest taki polski rym oswojony, może jeszcze nie kojarzący się w 1962 roku, kiedy Norwid pisze pierwszą wersję, ale oswojony chociażby po Weselu czy po innych dziełach wiązanych rymami już kojarzącymi się z modernizmem. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja ruszę dalej i pana profesora. Panie profesorze, chciałbym na chwilę powrócić do pana inscenizacji, do cytatów z tekstu Cypriana Norwida Teatr bez teatru. Panie profesorze, takie wrażenie się odnosi, sięgając do cytatów z tej książki, dążył do konfrontacji z publicznością, przynajmniej konfrontacji z publicznością aktora. To było widoczne również w Pierścieniu Wielkiej Damy.
Przypomnę państwu, kwiecień 1962 roku, Makyks wyjmuje z kieszeni marynarki pistolet, a więc jesteśmy w akcie trzecim, i celuje sobie w usta, na co gwałtownie reaguje Szeliga. To jest spora różnica względem tekstu dramatu. Istotny dodatek. W zakulisami to czytamy u jednego z recenzentów, którego to zdumiało. Najbardziej dramatyczne sceny reżyser każe rozgrywać aktorom zwróconym twarzą do widowni. Panie profesorze, czy moglibyśmy powrócić do tych lat 60-70, do Pierścienia i za kulisami? Czy wówczas miał pan rzeczywiście na myśli taką konfrontacyjną inscenizację, interpretację tekstów Norwida, aby ją zderzać z publicznością, aby podsuwać owej publiczności niemalże pod twarz sensy norwidowskiego dramatu? Panie profesorze, to chyba było związane z tym, że w tamtym czasie, kiedy ja robiłem tamte te przedstawienia norwidowskie, po kolei Pierścień Wielkiej Damy, aktor, Kleopatra i Cezar za kulisami, to wszystkie one były i w teatrze, i w telewizji. Otóż w tamtym czasie ja równocześnie dążyłem do, wypracowywałem ten sposób robienia teatru, który sam nazwałem sobie, dla siebie, teatrem wspólnoty. A teatr wspólnoty to był teatr, którym miała dzięki różnym zabiegom inscenizacyjnym i specjalnej interpretacji aktorskiej, którym miała nastąpić właśnie, powiedziałbym, nazwałbym to przyjazna konfrontacja sceny i widowni. Związanie się bardzo, bardzo, jak można, najsilniejsze, najgłębsze. I dlatego też, kiedy robiłem te przedstawienia norwidowskie, to starałem się je jakoś wszystkimi siłami cały czas otwierać na widza. Stąd może przy jakiejś okazji jakiś reżyser zauważył, że coś się mówi bezpośrednio do widza. Tak, ja prowadziłem tak niektóre sceny czy monologi, przypominam sobie monologi Herdegena właśnie w zakulisami, które były kierowane do partnerów, ale były równocześnie albo nawet z pominięciem partnerów kierowane bezpośrednio do widowni. Nawiązywał się, to docierało do widzów, wiemy o tym, to docierało do widzów bardzo silnie. Także właśnie wytwarzała się wspólnota. Pan Michał Zadara chciał zabrać głos. Tak, ja bym chciał tu tylko wzmocnić to co mówił pan profesor, tym jak wystawiałem dziady, może państwo wiedzą, w dużych ilościach te dziady wystawiałem, zresztą tak jak pan profesor też. Jedno z naszych odkryć, gdy wystawialiśmy dziady, było to, że dużo żywsze są teksty, silnie nawet dialogowane, gdy je się mówi prosto do widzów. Salon Warszawski był mówiony u nas bezpośrednio prosto w stronę widowni i to było najżywsze, po prostu tak nagle ten tekst zaczął działać. To nie było jakieś założenie filozoficzne. Ale potem zaczęliśmy myśleć, i cała druga część i tak dalej, zaczęliśmy myśleć o tym, no dobrze, gdy Mickiewicz szedł do teatru, gdy on pisał, to co on sobie wyobrażał? I trzeba sobie pamiętać, że w teatrze XIX-wiecznym aktorzy mówili do widzów, bo nie mogli inaczej, bo było bardzo ciemno. Świece, które były z przodu sceny, z nich było bardzo dużo dymu właściwie. Takie to były świece, jak dzisiaj na cmentarzach są. Czyli tam było potwornie dużo dymu, bardzo mało światła, ludzie właściwie hałasowali i aktorzy musieli jakby stawać blisko i mówić tak, żeby ludzie w ogóle to usłyszeli. Więc gdy Norwid myślał w ogóle o czymś, co jest teatrem, no to nie myślał o takiej scenie jak u, nie wiem, u Strindberga, czy że siedzą, sobie zwracają się, jeszcze są mikroporty albo coś. Nie, no on musiał, dla niego to było głośne i mówione w stronę widzów. Więc to myślę, że w ogóle jak się myśli o XIX wieku w teatrze, to trzeba jakby zacząć od takiego wyobrażenia, a nie od intymnego teatru. Po prostu ten tekst był inaczej myślany.
To są porównywalne przestrzenie. Może przypomnijmy, że zdaniem Juliusza Wiktora Gomulickiego za kulisami jest, panie profesorze, proszę mnie poprawić, odpowiedzią na salon warszawski, że to jest nawiązanie do Mickiewiczowskiego. Ależ tak, potwierdzam w pełni. Ja myślę, mówimy o teatrze Norwida. Ja pozwoliłem sobie wspomnieć Mirjana Przesmyckiego, wydawcę Norwida. Tak, bardzo słusznie, że pan profesor przypomniał Juliusza Wiktora Gomulickiego, który zrobił bardzo wiele dla Norwida. Może najwięcej z nas wszystkich w ogóle w XX i XXI wieku, wydając te wszystkie dramaty, oczywiście wszystkie inne utwory w pismach wszystkich. Tu może pozwolę sobie na wspomnienie osobiste. To był czas, lata 60., lata 70., potem, kiedy Juliusz Wiktor Gomulicki wydawał pisma, wszystkie po kolei wychodziły te tomy. No akurat wtedy ja robiłem te przedstawienia norwidowskie i miałem okazję jakoś przedstawić mu się, nawiązać kontakt z nim i mogę powiedzieć, że wszystkie moje opracowania tekstów, łącznie nawet z pewnymi skreśleniami w Pierścieniu Wielkiej Damy, one były konsultowane z Gomulickim. W jego mieszkaniu na Żoliborzu poświęcał mi czas, był bardzo łaskawy i w pewien sposób ratyfikował te moje opracowania literackie wszystkich kolejnych dramatów Norwida, które wystawiałem. Trzeba przypomnieć Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zdecydowanie i cieszę się bardzo, że mogę to uczynić w Krakowie. Proszę państwa, ja może dookreślę. Za kulisami to ten utwór, w którym zdaniem recenzenta aktorzy mówią przodem do widowni. Zgodnie ze słowami pana Michała, w interpretacji Dziadów pana w salonie warszawskim jest podobny zabieg. Więc ja tylko głosem komentatora dodaję, te dwa utwory łączy ze sobą dużo więcej niż nam się zdaje. To dwie przestrzenie, które mimowolnie wymuszają ten rodzaj konfrontacji. Ja bym chciał się zwrócić teraz do pana Jerzego. Panie Jerzy, jest pan autorem dwóch jednoaktówek. Jednej radiowej, Miłość czysta u kąpieli morskich, drugiej Noc tysiączna druga, która była wykonywana, odczytywana w Instytucie Teatralnym. Więc chciałbym zadać pytanie niejako z drugiej strony o sztuki pełnospektaklowe. O pana ich doświadczenie i o pana co do nich przekonania, bo tu znów Willa Mchorzyca. Willa Mchorzyca jest autorem bardzo piorunującej metafory. Metafory, którą zastosował do Za kulisami Tyrteja. Za kulisami, które wygrywał bez przerwy, bez podziału na akty. Jednym wielkim przepływem mieliśmy utwór Za kulisami wykonywany bez żadnych przerw. Dochowując wiary norwidowskiemu widzeniu i norwidowskiej koncepcji dramatycznej, wyznawał Chorzyca, ująłem za kulisami w jeden wielki akt, nie przecinając toku dramatycznego gilotyną kurtyny. I ta metafora kurtyny, która nie inaczej musi zgilotynować sztukę, podzielić ją na akty. Metafora kurtyny szafotu trochę za Chorzycą pozostała w tej krytyce teatralnej. Pana doświadczenie jest zupełnie inne, bo pan przygotowywał jednoaktówki, ale właśnie dlatego, przepraszam, przewrotnie, paradoksalnie chciałbym to pytanie skierować do pana. Co myśli pan o tej koncepcji inscenizacyjnej, gdzie kurtyna może być wyłącznie szafotem i niczym więcej? Myślę, że dużo się zmieniło od tego czasu w teatrze. Ja się wychowałem w teatrze już w czasach, kiedy kurtyna jest rzadkością. Dzisiaj użycie kurtyny jest, już samo w sobie coś znaczy, prawda? Już sięgamy do jakiejś starej konwencji teatralnej. Więc myślę, że chyba to, co powiedział Chorzyca, się trochę zdezaktualizowało. Myślę, że dziś ta kurtyna zapadająca na przykład w celu wyjścia widzów na 15-minutową przerwę nie jest gilotyną, tylko szansą na oddech, na nabranie siły do dalszego odbioru.
Z czego to wynika? Nie odpuszczę. Z czego to wynika? Jak zmieniło się doświadczenie spektaklu, że kurtyna przestała być szafotem? Myślę, że pozostając przy Norwidzie, myślę, że dziś inaczej odbieramy słowo w teatrze. Jest ono pewnie bardziej komunikatem, nośnikiem informacji niż środkiem ekspresji. Dużo więcej chyba wysiłku dziś trzeba włożyć w to, żeby słowo stało się środkiem ekspresji, pełnoprawnym tworzywem teatralnym. A więc również widza dużo więcej kosztuje odbiór teatru opartego na słowie i na poezji. Co nie znaczy, że to musi być trudne i męczące i straszne. Myślę, że to może być piękne, może być wspaniałą zabawą. No, tylko trzeba na pewno widzowi w tym pomóc. Trzeba sprawić, żeby to było dla niego, no właśnie, żeby mógł odczuć tę frajdę, którą my mamy, kiedy już się w ten tekst wygryziemy, kiedy zaczniemy oddychać tą frazą. Pan Michał Zadara. Tak, ja myślę, że to jest pytanie takie mega norwidowskie. Ponieważ tak jak ja rozumiem Norwida, to jest on jeden z takich twórców, nie wiem, teraz moja żona inscenizuje też Bohème Pucciniego w Warszawie i też się tym jakby dużo zastanawiam i ciągle się męczymy, ona się męczy z tym, że tam się nic nie dzieje w tej Bohème. Po prostu oni tak sobie gadają, są na strychu, tu się coś gadają, tu podają sobie rekwizyty, tu zjedz bagietkę, tu coś takiego. I jakby przecież to jest też jakby podobny czas i miejsce, ta Bohème, sceny z życia Bohemy. To jest też jakby ta druga połowa XIX wieku, kiedy po prostu trochę jak dzisiaj pomyślimy o wczesnych filmach Jarmusza. Jest coś takiego, że Norwid jakby kieruje naszą uwagę na to wszystko, co jakby w wielkiej sztuce nie zasługiwało na uwagę. I no, sam tytuł Za kulisami. Tak samo w aktorze, który jest jedynym utworem, który znam dobrze, więc przepraszam, często będę się na to powoływał. On mówi, no skoro i tak ściśle rysujemy realizm dzisiaj na scenie, to dlaczego się nie pytamy, czym się zajmują postaci w sensie zawodowym, skąd mają pieniądze, jak mieli na to śniadanie, które właśnie jedzą i tak dalej. Więc on jakby mówi, on jest jakby tutaj i wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy niesamowitych w Norwidzie. Jest jakimś totalnym realistą. Jest jakimś totalnym realistą, tak jak było potem, taki teatr był na początku XIX wieku w Niemczech, gdzie tylko chodziło o to, żeby odwzorować godzinę rzeczywistości. Kapiący kran, ludzie przychodzą. Jakby nie ma nic niezwykłego, tylko chodziło o to, żeby skopiować rzeczywistość. I Norwid właśnie o tym mówi, jakby, że cały czas w treści tej poezji. Zobaczcie, spójrzcie na to, co się dzieje naprawdę. Nie co sobie wyobrażamy, nie na jakieś fabuły XIX-wieczne, że tu musi być taka akcja, przełamanie, kurtyna właśnie, dramaturgia. Tylko właśnie spójrzmy się na co się dzieje, że koleś przychodzi do knajpy, jest kompletnie zdruzgotany, ale nic nie mówi, a jego zdruzgotanie przemawia przez jego spojrzenie i przez to milczenie. No to cały czas Norwid coś takiego mówi. Albo właśnie, że odwraca właśnie, że koleś przychodzi do knajpy z pistoletem. I on mówi, dlaczego masz ten pistolet? On mówi, no bo akurat głupia rzecz, bo wszedłem do sklepu i się poczułem głupio, bo się chciałem schować, a ten sklep to był z rewolwerami, ale się wstydziłem, że wszedłem bez powodu, no to kupiłem. I jakby tam, gdzie ma być dramat, czyli gdzie jest znak czechowowski, będzie strzelba, będzie strzelał, to on mówi, nie, to jest jakaś idiotyczna kompletnie sprawa, mam za dużo pieniędzy, kupiłem, wstydziłem się, ale też w ogóle to uczucie... Przepraszam, antyczechow, ładnie to właśnie Eliza Kącka złapała, nazwała, że u Norwida, gdzie jest rewolwer w pierwszym akcie, tam w ostatnim nigdy nie wypali. To jest zasada Norwida. Tak, dziękuję, że pan... Że to są słowa Elizy, nie moje, nie znałem, ale pozostały w pamięci. Więc teraz na to wpadłem z tym rewolwerem. Więc jakby pytanie właśnie o tą kurtynę dla Chorzycy, no to było coś takiego, że kurtyna się otwiera i widzimy jakąś rzeczywistość i potem jak ona się zamyka, to jest coś ukrytego. A właśnie Norwid nam każe nigdy nie opuszczać tej kurtyny. Bo może najciekawsze jest właśnie to, ta przebudowa. Dlatego u nas też no, w teatrze, jak to inscenizowałem, no to widownia się kręciła i wszystko było widać cały czas. Jakby nie było w ogóle możliwości, wręcz nie było sceny właściwie, bo widownia była na obrotówce i się kręciła i tylko patrzyła się na różne rzeczywistości, które się cały czas właściwie działy.
Panie Wojciechu, oddając panu głos, podsunę jeszcze cytat z profesora Kazimierza Brauna. To jest mniej znany cytat, bo pochodzi z wprowadzenia do Za kulisami z Teatru Słowackiego w Krakowie. Panie profesorze, pan wówczas powiedział, że reżyser, który chce przekazać widzom i aktorom dramat Norwida zachowany we fragmentach, jest w zupełnie wyjątkowej sytuacji. Trudniejszej nawet od tej, w której znaleźli się przyjaciele Andrzeja Munka, pisał pan, chcąc z nakręconych fragmentów złożyć pełny film Pasażerkę. Zanim oddam panu profesorowi głos w sprawie tego fragmentu, oddam głos panu Wojciechowi a propos tej nieinscenizowalności Norwida, albo wręcz przeciwnie, albo bierzemy teksty Norwida w tym wiecznym przepływie, sugerował pan Michał, albo w ogóle. Więc tak, ja jak pisałem scenariusze do tych spektakli, które powstały, to cały czas miałem takie wrażenie, takie nieodparte wrażenie, że Norwid właśnie on kompletnie nie izoluje się od człowieka. On to jest wszystko bardzo mocno nastawione na człowieka. On jest wręcz... nie wiem, jak dokładnie to określić, ale ja mam wrażenie, że kurtyna to w ogóle nie jakby metaforycznie jakby stanowiłaby taki mur, który my zresztą może trochę budujemy między odbiorcą a Norwidem. Dla mnie Norwid jest cały czas, dlatego te moje inscenizacje też były w takich miejscach, gdzie widz mógł być bardzo blisko, gdzie widział pot aktora, zmaganie się aktora na scenie, bo taka moim zdaniem jest ta poezja i twórczość Norwida. To jest coś takiego, że jak ja próbuję zrozumieć, co on do mnie mówi, to rzeczywiście aż mi się podnosi temperatura ciała. No tak po prostu jest. Ja wiem, że jak my gorączkowo wręcz rozmawialiśmy o znaczeniach, które są tam ukryte, no to ci ludzie wszyscy po prostu byli rozgorączkowani, prawda? Więc teraz, gdzie tu jest miejsce, prawda, na czwartą ścianę, naprawdę ten teatr XIX-wieczny. Dla mnie wyjątkowo właśnie Norwid jest absolutnie do człowieka. On jest jakby stoi przy tym człowieku, on dotyka go bardzo dogłębnie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie tylko w sferze emocjonalnej, ale też i tej intelektualnej, prawda? To trzeba, to te komórki mózgowe rzeczywiście muszą zrobić ten wysiłek, żeby tego Norwida w jakiś sposób zrozumieć i chłonąć go. Więc dla mnie to w ogóle zastosowanie kurtyny w ogóle sprzeczne w ogóle. To jest kompletnie nie pasuje do Norwida. Norwid stoi przy człowieku, Norwid mówi do człowieka, Norwid go pobudza. Ja uważam, że przy Norwidzie my stajemy się żywi, prawdziwi, konfrontujemy się ze wszystkim, ze swoimi problemami, ze swoimi różnymi niedomaganiami. Nawet jak teraz mówię o Norwidzie, to praktycznie cały drże, bo tyle jest tych myśli, że chyba bym musiał spokojnie usiąść i to pisać. Natomiast na żywo, jak mówię, to jest tylko płynie ze mnie jakaś taka emocja i to uważam, że trzeba pokazywać i nie absolutnie nie bronić tego widzowi. Niech on to czuje w każdej warstwie po prostu. Panie Michale, na krótko, tak, bo chciałbym panu chciał nawiązać bardzo szybko, że dokładnie to, co pan mówi, że dla mnie chyba, pamiętam taką reakcję na Dziady, potem mojej reżyserii, że bardzo ceniony przeze mnie krytyk powiedział, że to, co jest niezwykłe w Dziadach, to było to, że nie skorzystaliśmy z ani jednego stereotypu dotyczącego Dziadów. I wydaje mi się, dopiero teraz zrozumiałem dzięki pana wypowiedzi, że ja to chyba się nauczyłem tego właśnie od Norwida, że aktor... To jest zupełnie niesamowita rzecz, bo to jest 2 godziny akcji scenicznej bez ani jednego stereotypu, bez ani jednej konwencji. Czyli dlatego aktorzy, jak to czytali, nie wiedzieli, co tam jest grane, bo to nie jest napisane, że aha, tu wchodzi amant, tu wchodzi amantka, wiemy, co się dzieje, wiemy, jak to zagrać. Tam nie ma żadnego, tak jak w realizmie. Bez oparcia, bez asekuracji, bez linki. Jest naprawdę, po prostu nie ma ani jednej przewidywalnej postaci, która by się zachowywała tak, jak w fabule powinna. Tu jeszcze bym dodał tak, że w konfrontacji z twórczością Norwida
wyobraźnia moim zdaniem szaleje po prostu. To znaczy, jeżeli my potrafimy zapomnieć o tym okrutnym stereotypie, jakie to jest trudne i że jeżeli my zechcemy znaleźć to połączenie, to nagle się okazuje, że pojawia się mnóstwo obrazów, bierze się jakikolwiek wiersz, no już nie mówię o dramatach, prawda? To jest, ja widzę tysiące obrazów i to jest fenomen też Norwida moim zdaniem, że on właśnie nie szufladkuje, on nie ogranicza tej wyobraźni. Ja zawsze jak też robiłem te swoje inscenizacje, to mi zawsze brakowało aktorów, ich już było tak 15, 20, później 20, trzech. No tak, nie wiem, moja wyobraźnia akurat przy nim szaleje i myślę, że zachęcałbym wszystkich, żeby właśnie tak spojrzeli na tego Norwida, żeby uruchomić swoją wyobraźnię. I za tym pójdzie czucie, a później się okaże, że też ten intelekt odpowiada na to. To jest u Norwida porażające, cytując lirykę i druk, żar słowa, ale i treści rozsądek, a więc intelekt i żarliwość naraz. Panie profesorze, prosimy o cokolwiek, co mogłoby nas doprowadzić do puenty tej części dyskusji. Prosimy. Panie profesorze, był pan tak dobry przypomnieć, co ja pisałem dawno temu, przygotowując się za kulisami. No to rzeczywiście jest długa historia, bo aż do dzisiaj coś nowego odkrywam w Norwidzie. Ale ja chciałbym wskazać tutaj na taki element. Mianowicie to było wtedy pisane i to było wtedy robione, kiedy przygotowywałem adaptację za kulisami z pokorą wobec autora. Podkreślam to słowo, pokora. Kiedy ja reżyserowałem to świadomie starałem się przyjmować tę postawę. Kiedy uczę reżyserii, uczę także moich młodych studentów pokory, żeby najpierw dowiedzieli się bardzo dokładnie, co napisał autor. A w wypadku Norwida, no to była ta praca, żeby w jakiś sposób skleić jego odłamki, jego wielkiego dzieła, które nie doszło do nas w całości, które doszło uszkodzone. I myślę, że w ogóle taka postawa w czytaniu w ogóle wielkich, genialnych autorów, ale Norwida jest ważna, żeby nie próbować podchodzić do niego ze swoimi wyobrażeniami, ze swoimi koncepcjami, ze swoimi obrazami, tylko właśnie z pokorą go czytać, tak jak mówi tutaj pan Michał, czytać powoli, czytać z pokorą. Taką proponowałbym puentę tej części naszej rozmowy. On zasługuje na to, aby mu okazywać pokorę czytając. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ta pokora, cieszę się, że wybrzmiała w momencie, w którym udziela się nam wszystkim ferwor dyskusji i rozmowy przede wszystkim o Norwidzie. Ja bardzo chcąc, aby ta rozmowa została przedłużona, muszę jednak oddać głos naszym internetowym słuchaczom. Jeżeli wówczas zostanie jeszcze chwila, mamy kwadrans na domknięcie naszej dyskusji, jeżeli wówczas zostanie jeszcze chwila, każdemu z panów przekażę głos na ostatnie słowo do naszej publiczności, która bacznie panów słucha. Czy możemy zapoznać się z pytaniami z internetu? Oczywiście. Pod transmisją facebookową pojawiły się trzy kwestie. Jedną z nich jest, którą tutaj włącza pani Ula, doprecyzowuje, że relacja ze spotkania z Chopinem pochodzi z fragmentu Czarnych Kwiatów. Natomiast pani Julia zadaje pytanie, prosi, czy mogą panowie doprecyzować pojęcie białej tragedii u Norwida?
kto z panów miałby ochotę i siły, aby tę koncepcję Białej Tragedii przedstawić? Pan Michał, proszę. Ja myślę, że tak jak wszystko u Norwida, po prostu trzeba to powoli przeczytać, dać sobie Norwidowi rozsadzić swoje dotychczasowe koncepcje i zobaczyć, co zostanie z tych fragmentów. Że ja myślę, że zbytnia uczoność i takie mówienie, no Biała Tragedia to jest jakiś gatunek, który ma takie właściwości A, B i C, jest kompletnie sprzeczny z jakimś tokiem myślenia norwidowym. No, na pewno chodziło mu o to, żeby wziąć coś, co jest tragiczne, czy ma jakieś właściwości i zrobić z tego coś innego. Myślę, żebyśmy, znaczy ja uważam, że nie należy takich konceptów jakoś doprecyzować za autora, bo on ma być ten koncept dziwny i osobliwy, jakby powiedział Słowacki, jak perła kałakucka. Perła o blaskach opalowych jest konchy chorobą, mówił Kraszewski, recenzując rzecz o wolności słowa, więc ten problem z potwornością perły jest przecież w recenzjach tych nieżyczliwych Norwidowi. Panie profesorze, bardzo prosimy. Co do Białej Tragedii, no to jest całe zagadnienie, wadzą się, które próbują badać norwidolodzy. Ja w tych czterech dramatach we wstępie do czterech dramatów Norwida poświęcam rozdziałek Białej Tragedii, więc tam nieśmiało odsyłam panią, którą to zainteresowało, bo dzisiaj nie mielibyśmy dosyć czasu, żeby to wszystko sobie omówić. Niemniej bardzo króciutko. Biała tragedia, oparta o ciąg zdarzeń. Otóż te zdarzenia u Norwida, tak jak on je konstruował, tak jak je sobie wyobrażał, one prowadziły do narastania konfliktu, doprowadzały prawie że do wybuchu i potem ten wybuch nie następował. Jakimś sposobem dramaturgicznym, poetyckim, on zawieszał zawieszał spełnienie się tragedii. On mówił, to będzie cytat, mówił, że dzisiaj, z jego punktu widzenia, dzisiaj chodziłoby o dramaty, w których nie dochodzi do wylania krwi, tak on mówił, ale które niemniej są ogromnie dramatyczne, w których konflikty ścierają się z wielką gwałtownością, tyle że ta gwałtowność jest przeniesiona raczej do serc bohaterów, a nie do zewnętrznie postrzeganych uczynków. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Może dodajmy, że wstępy teoretyczne, nazwijmy je, zawiera zarówno Pierścień Wielkiej Damy, jak i Kleopatra i Cezar. To są dwa teksty dramatyczne powstające równolegle i do obu Norwid napisał oddzielne wstępy definiujące de facto to samo, czyli koncepcję Białej Tragedii. Warto zadawać sobie pytanie, czemu uważał, że należy swoją czynność powtórzyć dwukrotnie. Prosimy o kolejne pytanie. Pojawiła się jeszcze jedna, już ostatnia kwestia. Wczoraj pojawiło się zdanie, że Norwid nie lubił jubileuszy. Dzisiaj pani Julia prosi o doprecyzowanie, czy przypadkiem te słowa nie zostały napisane przez pana profesora Brauna? Nie. Tak, Norwid gdzieś się wyśmiewał z polskiego jubileatyzmu, jak mówił, to jest dokładny cytat, ale to jest pewien paradoks, bo dzięki temu, że mamy jubileusz Norwida, to odbywamy tę rozmowę dzisiaj, dzięki temu odbyło się tego roku norwidowskiego ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej wiele różnych sympozjów naukowych, no może niestety nie dość wiele przedstawień, ale to osobny, powiedziałbym dla mnie nawet bolesny problem i go nie będę poruszał, ale tak właśnie dzięki jubileuszowi Norwida on sam został przypomniany. Więc traktujmy to jako takie wezwanie paradoksalne.
Dobrze, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy mogę liczyć na panów krótkie słowo zamykające naszą dyskusję? Ja jeszcze potem pozwolę sobie na chwilę domknąć. Panie Michale. No, ja się bardzo cieszę, że mogliśmy podyskutować o Norwidzie. Przypomniało mi się jednak, jaka to jest wielka przyjemność, coś w rodzaju rozwiązywania krzyżówki, ta praca z Norwidem, i nigdy to nie jest oczywiste, jak już mówiłem. Dla mnie, chciałbym może, jeżeli coś mam do przekazania, to największe zdziwienie czy szok tematyczny to był, jak w końcu rozgryźliśmy, co się dzieje w aktorze, no to się okazało, że Norwid tam próbuje przeanalizować sposób, w jaki człowiek się zmienia pod presją rynków i tego, że pieniądz jest taką formą, która pozwala na zamianę wszystkiego na wszystko. I to jest oczywiście analiza to utowarowienia, którą przeprowadza też Marx, który był sąsiadem niedalekim Norwida, trzeba pamiętać, przez kilka lat w Paryżu. I to jest kolejna jakby warstwa nieoczywistości, która mnie szalenie interesuje i inspiruje u Norwida, że mamy tu jakby poetę, który jest jednak doceniany i lubiany przez bardziej takie, powiedzmy, prawą stronę życia publicznego w Polsce, który z drugiej strony właśnie w takim utworze jak aktor zajmuje się takimi zagadnieniami, które mi jako człowiekowi, który bardziej jednak po lewej stronie się odnajduje, szalenie dużo pozwalają na właśnie opowiadanie o tym, co się dzieje z człowiekiem pod presją właśnie tego utowarowienia. No to jest szalenie inspirujące i to też jest może jakaś szansa, co może jest ważne w Polsce, na znalezienie wspólnego języka. To jest może jakaś nadzieja. Dziękuję bardzo. Panie Jerzy. Jak krótko. Wracając do tego, o czym wspomniałem na początku i o tym, co z winy szkoły pokutuje w naszym nastawieniu do Norwida. I mam wrażenie, jak postrzega się go też przez pryzmat tragicznego życiorysu, że przez ten ciężar nie pozwalamy sobie śmiać się razem z nim. I to namawiam każdego, kto do Norwida sięga, żeby pamiętał, że to jest człowiek szalenie dowcipny i możemy się śmiać. Można się śmiać. Ja natomiast chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan profesor o tym, żeby czytać z pokorą. I tak sobie teraz właśnie myślę, jak czytać z pokorą autora, który sam o sobie mówił, że jest dumny i hardy. I tak sobie myślę, że może zacząć go czytać po łobuzersku, choć nie wiem teraz, co to znaczy dokładnie, ale rzeczywiście może by to zdjęło tą taką czapę niedostępności do Norwida, więc może zacznijmy na niego patrzeć właśnie po łobuzersku. Ale też chciałbym a propos tego, to też pan powiedział w odniesieniu do jego tragicznego życia, to chciałbym państwa może zainteresować. 18 grudnia będzie premiera Fatum, spektaklu, który jest oparty o życie i twórczość Norwida, gdzie właśnie z Tomkiem Wesołowskim próbujemy właśnie zrozumieć, jak to życie przełożyło się na jego twórczość, jakby poprzez życie zrozumieć jego twórczość. I to, co jest jeszcze ciekawe, Tomek Wesołowski, który też zmaga się z tą twórczością, mówi: cholera, strasznie mnie denerwuje to, bo dopiero po 30 razie zaczynam rozumieć Norwida. Ale właśnie on jest krnąbrny, on nie podchodzi tak, przepraszam, może się narażę, nie na kolanach podchodzi do tego Norwida, ale właśnie tak po łobuzersku. Więc myślę, że może by zacząć go interpretować po łobuzersku. Panie profesorze. No cóż, ta rozmowa dotyczyła w dużej mierze przeszłości, ale w dużej mierze dotyczyła także współczesności. To chyba trzeba akcentować, że Norwid jest naszym współczesnym poetą. I dla mnie to by była puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, ja chciałem się z państwem pożegnać fragmentem Widowisk w ogóle uważanych, bo jest to fragment, który mnie zawsze porusza i wydaje mi się, że mówi on o tej
wizji teatru, pięknego, bo niemożliwego, który Norwidowi jest najbliższy. A ten teatr Norwid, przynajmniej tak twierdzi, w widowiskach odnajduje w Calderonie, w nabożeństwie krzyża. W Calderonie ciągłe pośrednictwo cudów na scenie widocznym tego dowodem. Tak dalece, że w sławnej, najgłówniejszej dramie Calderona, to jest w nabożeństwie krzyża, sam Calderon wychodzi na końcu tragedii, oznajmiając, że takie rozwiązanie tragedii przechodzi siły autora i że to on tu pióro zatrzymuje. To oczywiście fikcyjny koniec nabożeństwa krzyża. Norwid bardzo wiele dopisuje tekstowi Calderona, ale to pokazuje nam coś ważnego o poecie. Ten gest bezsilności jest on gotów przenieść w samego siebie, w swój warsztat, w swój styl. Mam sygnały, panie profesorze, drodzy panowie z publiczności. Są jeszcze jakieś pytania? Tak, pojawiła się jeszcze jedna kwestia tutaj z publiczności. Dziękuję. Małgorzata Gawle-Wiernasz jestem. Jestem pedagogiem, doktorem nauk humanistycznych, ale wielką miłośniczką Norwida. Naprawdę, nie wiem, zaczęło się to już dość dawno, nie wiem, na pewno gdzieś 20 ponad lat temu. Właśnie dużo mi się tutaj ciśnie na usta i tak mi bliski jest chyba pan Wojciech, jeśli dobrze pamiętam imię, bo Norwid jest, wszedł w moje życie, tak. Jestem tu nawet teraz z mężem i nie wiem, bywa tak, że nieraz jak widzi, że czytam Norwida, studiuję, można powiedzieć, wczytuję się i to chciałam podkreślić, bo tu padło też nazwisko profesora Gomulickiego. Dane mi było kiedyś z nim rozmawiać, mam nawet list od niego i właśnie chciałam podkreślić, że właśnie profesor Gomulicki powiedział bardzo istotne słowa, że utwory Norwida nie tyle są do czytania, co do wczytywania się, albowiem każde, nie tyle zdanie, co tam każde, prawda, każde słowo, tutaj od też przedmówców było tutaj, dało się to wyczuć, od profesora również. Myślę, że Norwid jest tak wspaniałym, właściwie fenomenalnym, to też nie padło pewno, ale wiele rzeczy można się od niego nauczyć, myślenia na pewno. Właśnie pokory też uczy mnie od wielu lat. Dlaczego mi jest też bliski, tutaj też może na samym końcu od pana też niejako dało się to wyczuć, że Norwid przecież miał niesamowicie trudne życie. No przecież w wieku 4 lat zmarła mu już mama, prawda? 14 ojciec. No praktycznie był, no nie mówiąc już o całej historii, aczkolwiek no trzeba by było wspomnieć, skoro życie trudne, bo zabory, przecież opuszczenie kraju już właśnie odkąd wyjechał z Krakowa, tak bliskiego przecież nam sercu i Norwidowi, nie wrócił, mimo że pewnie pragnął, o czym też dał świadectwo chociażby w mojej piosence, do kraju tego, prawda, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. No ta tęsknota, to piękno właściwie jego twórczości, to cały czas, to nie tylko właśnie w poezji, w dramatach, o których była mowa, w prozie, w listach. I chciałabym tutaj też dodać miłośnika wielkiego Jana Pawła, świętego Jana Pawła II, który, jeśli zanim zostały prochy symboliczne, czy urna z grobu właśnie spod Paryża przeniesiona na Wawel, to papież powiedział, że mamy wielki dług, prawda, wobec tego wielkiego Norwida. I właściwie do dziś dnia, my się wydaje, że ten dług spłacamy, ale nie spłaciliśmy, nawet w roku Norwida. Niech mi będzie wolno też powiedzieć, że ubolewam. Ja, no to też przechodzę szybko na inny jakby działkę, ale udało mi się w tym roku Norwida jako pedagogowi, którym w zasadzie od niedawna podjęłam pracę jako pedagog szkolny, zrobić konkurs, do końca. Konkurs, tak, ale chciałam też właśnie wspomnieć to, co tutaj to było, że młodzież, bo owszem, trudna jest, to często się mówi o Norwidzie, to, co warto jednak robić, to, co profesor tutaj od przedmówców też słyszałam, próbować mimo wszystko. I to, co
literaturze ostatnio, w szkolnej literaturze zauważyłam, niestety no, nie jest możliwe, żeby młodzież polubiła. Natomiast udaje się, na przykład chociażby we fragmentach takich pięknych utworów, których chociażby z Prometidiona fragmenty, piękno na to jest by zachwycało, prawda? Do pracy, praca by się zmartwychwstało. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że udało mi się właśnie zrobić konkurs literacko, można czy recytatorsko-plastyczny w jednym z liceów w Dębicy, moim rodzinnej. I no, cieszę się, bo udało się młodzieży, mimo że powiedzieli, że jeśli chodzi o literaturę, prawda, nie potrafili jakoś rozgryźć tego Norwida, a tak chociaż w części. Także dziękuję bardzo, dziękuję, że mogłam coś bardzo powiedzieć. Dziękuję profesorowi, wszystkim tutaj. I dziękujemy za ten konkurs. Dziękuję. My wszyscy. Dziękuję panom serdecznie za możliwość rozmowy. Dziękuję panie profesorze za mądre i cenne, potrzebne dla nas słowa. Państwu za uwagę. I kolejny punkt programu przedstawi pani Julia. Wiem, że o 19:00 jest recytacja wierszy. Nie pamiętam pod jakim adresem, ale należy się przemieścić. Tak, oczywiście już tutaj zmierzam. Zapraszam wszystkich uroczyście i przed Facebookiem i tych tutaj państwa zapraszam o godzinie 19:00 w opactwie Cystersów. Tutaj zaraz w Nowej Hucie odbędzie się uroczysta recytacja wierszy twórczości poezji Cypriana Kamila Norwida. Zapraszam. Dziękuję panu bardzo i dziękuję również panu Braunowi, że udało nam się tutaj skontaktować tak odlegle, a jednak tak blisko, bo z Norwidem, z norwidologami tak naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.